Południową rozmowę w RMF FM. Tomasz Skory i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. W naszym studiu Joanna Kluzik-Rostkowska. Witam. Wiceprzewodnicząca klubu POKO. Tak. Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Była minister edukacji narodowej. Prawda. Była szefowa sztabu wyborczego, ale kandydata długo jestem na prezydenta. W polityce, to nie wiem, czy nam starczy czasu, ale dobrze. Ale to dość charakterystyczne. Szefowa sztabu wyborczego, kandydata na prezydenta, tak. Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Lat temu 2010. Tak jest. No i potem polityk ugrupowania Polska jest najważniejsza. Zostawmy to. Zostawmy. Jeszcze była ministrem pracy nawet, ale to było tak, jeszcze tak, wcześniej. Oczywiście. Tak, oczywiście. I w kilku innych ministerstwach bodaj też, ale zostawmy. Kto kogo dziś zgrillował? Komisja Śledcza do spraw VAT-u Donalda Tuska, czy przewodniczący Rady Europejskiej Komisji? Ja mam takie przeświadczenie, że to dzisiaj Donald Tusk przesłuchał komisję, to znaczy... Można było mieć takie, można było pytam. Mieć takie wrażenie, ja właśnie miałam takie wrażenie. Oczywiście było, to przesłuchanie trwało kilka godzin, miało swoje momenty bardziej dynamiczne i mniej dynamiczne, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że Donald Tusk absolutnie panował nad sytuacją i że momentami to było tak, że on przesłuchiwał komisja jego. A naprawdę nie widziała pani nic niepokojącego, może według niektórych niestosownego w tym, że pan przewodniczący, a kiedyś premier twierdził, że w sprawie VAT-u nie działo się w Polsce nic w zasadzie szczególnego w porównaniu z innymi krajami Europy, że to generalnie to normalka, były te przewały na VAT-cie. To troszkę... Premier mówił, że biorąc pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej, to byliśmy w dosyć przeciętnej sytuacji. Nie jest tak, że Platforma Obywatelska, rząd Platformy PSL-u nic nie robi w tej sprawie. To, co Tuska dziwiło i nie tylko jego, bo mnie też to dziwi. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w Sejmie wtedy, kiedy o tej komisji była mowa. No to jakimś dziwnym trafem rząd PiS-u chce zobaczyć, jak wyglądały kwestie VAT-u, ale wyłącznie w latach 2007-2015 w ogóle nie są zainteresowani tym, żeby zobaczyć, jak to wyglądało przed rokiem 2007 i po roku 2015. No ciekawe dlaczego. Także no tutaj Bandyckie prawo tych, którzy mają większość. Jeżeli będziecie mieli większość, to zapewne te akurat okresy zbada, znaczy, komisja śledcza. Jeśli jest sytuacja, w której Polska czy polski rząd jest zaniepokojony tym, co się działo w sprawie wyłudzeń VAT-u, to po to, żeby na przykład zabezpieczyć się na przyszłość, powinien poznać wszystkie te mechanizmy. Nie jest tak, że w momencie, kiedy PiS zaczął rządzić, nagle wszystko stało się inaczej, już tych wyłudzeń VAT-u nie ma. Teraz zresztą widać, że w tym roku te wpływy z VAT-u bardzo mocno poszły w dół, mimo że koniunktura jest dobra, więc albo się traktuje sprawę stricte politycznie i wtedy trzeba rozpatrywać to posiedzenie politycznie, czyli kto był lepszy. No lepszy był Donald Tusk. Albo chce się dojść do samego sedna prawdy tych wszystkich i mechanizmów. I udoskonalić przepisy związane z i wtedy trzeba zobaczyć całość. Luki nie bać się tego. No PiS się boi. PiS się boi różnych rzeczy, które mogłyby ich dotknąć. W związku z tym traktuje to wyłącznie w kategoriach politycznych. No i czasem pani przegrywa. Pani wypowiedź też jest w kategoriach wyłącznie politycznych, ale tak gdybyśmy się spróbowali od nich oderwać. Widzi pani jakieś użyteczne cechy tego przesłuchiwania polityków? No nie wiem, na przykład rangi premiera po 10 latach, kiedy naprawdę większość z nas z trudem przypomina sobie, co robiliśmy 2 lata temu, a tu dość często padają pytania o poszczególne pisma, analizy, polecenia. To zupełnie niebywałe oczekiwanie, że ktoś będzie to pamiętał. To znaczy, powiem tak, niektóre te pytania były tak szczegółowe i one świadczyły o tym, że osoby, które je zadawały, nie bardzo miały świadomość tego, jak wygląda praca szefa rządu, tak? No bo to też jest jakby jasne, że... No mało kto bywa szefem rządu, więc... No tak, ale jeśli jest się politykiem z jakimś tam doświadczeniem, ewentualnie jest się byłym ministrem, to się wie, na jaki poziom kompetencji schodzi szef rządu i jaka część informacji do niego. No ale naiwność to nie grzech. Pytają, bo nie wiedzą. Nie, no ale zaprosili, no i myślę, że niektórzy tego członkowie tego zespołu nie będą dzisiaj mieli takiego wieczoru, w którym pomyślą sobie, wygrałem z Donaldem Tuskiem. A takie no, bo tak przesłuchiwania działają według pani, według zamysłu, że przeczołgamy, przyciśniemy, udowodnimy, że nie pamięta i wyjdzie
na nasze, to działa? Czy już nie? Ja myślę, że w ogóle te komisje już trochę przestały działać, tak? Tak, że już jest ich tak dużo i poziom szczegółowości jest tak wielki, że tylko dla osób, które się tym bardzo interesują, to może być jakoś ważne. Ale mają fajniejsze momenty, takie na przykład... Ale panie redaktorze, zapomniałem jednej rzeczy. Zawsze istnieją paski w TVP Info i rozumiem, że ta komisja... To przesłuchanie dzisiaj miało jeszcze ten walor. Zawsze można było strzelić bardzo radykalny pasek. Nie pamiętam, że jak te paski brzmiały, Tusk ale... wypiera się kradzieży 250 miliardów. Na przykład. Ale też dla równowagi warto wspomnieć, że pojawiają się takie smakowite elementy tych przesłuchań, jak na przykład wzmianka o tym, że Donald Tusk ufał Mateuszowi Morawieckiemu do tego stopnia, że był gotów powierzyć mu funkcję ministra finansów. To jest pocałunek śmierci dla premiera obecnego? Myślę, że Mateusz Morawiecki powinien się z takiej opinii cieszyć. Co robią ci, którzy są takim jądrem PiSu, tego nie wiem. Przyglądam się pani, bo mam wrażenie, że to z przymrużeniem oka jest Ale prawda jest taka, że Mateusz Morawiecki był współpracownikiem do Donalda Tuska, ponieważ był członkiem tej Rady Gospodarczej. No i w dodatku był na tyle, że rozumiem, przez Donalda Tuska szanowany, że zastanawiał się nad tym, czy nie powierzyć mu żadnej funkcji państwowej w związku z tym. A dzisiaj wzmianka o tym ma popsuć szyki premierowi, nie ukrywajmy. Panie doktorze, ale czy jest to prawda? No jest to prawda. No, jeżeli jest prawda, to pod przysięgą należy tak zeznać, oczywiście. Donald Tusk powiedział to, co myślał wcześniej o premierze Morawieckim. No i teraz premier Morawiecki oraz jego sympatyczne muszą z tym żyć. No biedactwa. Przy okazji pamiętania rzeczy sprzed lat, bo wprowadziłem taki motyw, chciałem jeszcze zapytać panią, czy przypomina pani sobie, żeby prezes Prawa i Sprawiedliwości kiedykolwiek wspominał o tym, że Jan Krzysztof Bielecki na początku lat 90. chciał likwidacji polskiej armii, rezygnacji z samodzielnej dyplomacji prowadzonej przez Rzeczpospolitą? Tak, absolutnie ja sobie tego nie przypominam. Co więcej, kiedy usłyszałam o tym, że taka rzecz miałaby mieć miejsce, zadzwoniłam do Jana Krzysztofa Bielskiego. Mówię, Krzysztof, jak to było? On mówi, że oczywiście to jest kłamstwo, nieprawda, będzie się domagał przeprosin, bo nie dość, że nie chciał likwidować polskiego wojska, to był w Waszyngtonie, gdzie jako szef rządu widział się z prezydentem, co jest sytuacją dosyć wyjątkową, bo to nie ta ranga. Inna sprawa, że w Stanach Zjednoczonych to prezydent jest szefem administracji. W każdym razie Jan Krzysztof Bielecki jako szef rządu pojechał do Waszyngtonu i tam w Waszyngtonie powiedział, że Polska, jak inne kraje Europy Zachodniej, powinna być członkiem NATO. Więc był pierwszym szefem rządu, który mówił o tym, że Polska powinna być w strukturach NATO. Dlaczego Jarosław Kaczyński to wymyślił, tego nie wiem, mogę się domyślać. Natomiast mam nadzieję, że przypomni sobie, że to nie jest prawda i przeprosi, bo inaczej to będzie musiał się spotkać z Krzysztofem Bielskim w sądzie. Kończymy na tym część radiową rozmowy. Przechodzimy teraz do rmf24.pl i na stronę interi.pl. Bardzo dziękujemy. Ja też nie wiem, o co chodzi panu prezesowi Kaczyńskiemu, ale zastanawiam się, czy to nie jest taka myśl pokrewna temu, co na przykład Jarosław Kaczyński ogłaszał w sprawie euro albo podatku katastralnego. To znaczy podanie rzeczy niesprawdzalnej albo co najmniej wątpliwej, a następnie zajęcie w tej sprawie bardzo pryncypialnego stanowiska, które stawia przeciwnika pod ścianą. Tak, najważniejszy jest wróg i to jest taki wróg, którego trzeba pokonać. Ale ja mam takie przeświadczenie, że Jarosław Kaczyński w 2015 roku, kiedy wygrał wybory, uznał, że ta Polska, która była budowana po 89 roku po okrągłym stole, mu się nie podoba, więc Jarosław Kaczyński... Z dwuletnim epizodem jego premierowania? Nic mu się nie podoba, generalnie jest dość krytyczny. Nie wszystko poszło tak, jak miało być. W związku z tym w momencie wygranych przez PiS wyborów Jarosław Kaczyński sobie robi nowy
początek, czyli nowy o 89 rok, tylko nie popełnił już tego w cudzysłowie błędu okrągłego stołu. Nie będzie żadnych wspólnych negocjacji, jak ma Polska zostać zorganizowana, tylko trzeba podzielić Polskę na tych, którzy ufają Jarosławowi Kaczyńskiemu i podzielają jego opinię na temat budowania Polski, a cała reszta to jest wróg. I stąd zaraz na samym początku byli komuniści, złodzieje, gorszy sort i tak dalej. No ale trzeba Jarosław przyznać, że to Kaczyński, jest metoda, która działa. Jarosław Kaczyński, zaraz. Jarosław Kaczyński postawił na ostry konflikt, na absolutną polaryzację i rządzi poprzez wieczny kryzys, wieczne wskazywanie wroga, nawet tam, gdzie go nie ma, po to, żeby z tym mieczem wojując pokazać, pokonałem. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Dlatego, że Polska tak głęboko podzielona jest Polską znacznie słabszą niż Polska, która stanowi jakąś jedność. Polska podzielona, będąca na peryferiach Unii Europejskiej, to jest Polska, która jest znacznie mniej bezpieczna w tym systemie międzynarodowym niż Polska, która jest w centrum. Chyba, że zmienią się warunki w otoczeniu. Dlaczego Polski? O tym mówię? Na kształt węgierski. Dlatego, że kiedyś, ponieważ jestem szefową takiego zespołu śledczego do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, zapoznałam się z doktryną Gierasimowa. To jest szef sztabu rosyjskiego i on w 2013 roku wystąpił z taką doktryną wojny hybrydowej i on powiedział wtedy w tyle, że nie chodzi o to, żebyśmy, czyli oni, Rosja, byli tak silni jak przeciwnik, choć chodzi o to, żeby przeciwnik był jak najsłabszy. W związku z czym trzeba działać na terenie przeciwnika. Dezawuować elity, centralizować władzę, pisać na nowo historię, grać na głębokie podziały, generalnie wprowadzać chaos. Przepraszam, ja czy to, nie podejrzewam, czy to jest posądzenie prezesa Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości o prowadzenie tego rodzaju działań? Ja mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński nie ma zielonego pojęcia, że istnieje niejaki Walery Gierasimow i że z taką doktryną wystąpił w roku 2013, ale PiS swoimi działaniami w tę doktrynę się wpisuje wprost. Ja wtedy, kiedy się z tą doktryną zapoznałam, przeczytałam poszczególne jej elementy, myślałam o rany. Znaczy PiS gra na głębokie podziały, na centralizację władzy, na zdezawuowanie elit i na pisanie od początku historii. PiS czyni Polskę znacznie słabszą niż była kiedyś. PiS gra na to, żeby Polska nie była w centrum Unii. I powiem teraz jako członek Komisji Obrony Narodowej. Polska, która jest na peryferiach Unii, Polska, która się w Unii liczy dzisiaj znacznie mniej niż liczyła się kiedyś, to jest Polska, która jest znacznie mniej bezpieczna niż jeszcze 4 czy 5 lat temu, biorąc pod uwagę również to, że jakby sytuacja geopolityczna jest znacznie trudniejsza. Tak? Wyjaśniliśmy, dlaczego to postępowanie jest bardzo niebezpieczne. Tu pełna zgoda, zapewne tak jest. Ale jest to postępowanie także bardzo efektywne polityczne, pozwalające poszerzać krąg władzy sprawowanej przez ugrupowanie rządzące i niespecjalnie dające szansę opozycji na oponowanie. Ja chciałem zapytać panią jako przedstawicielkę opozycji, czy radzicie sobie z otrząsaniem się po, no powiedzmy kolokwialnie, łomocie, jaki dostała opozycja w najłatwiejszych dla siebie wyborach, do Parlamentu Europejskiego, czy jeszcze nie? Czy te wybory były łatwe? Nie, no bo to jakby doświadczenie i wynik nie pokazał, pani powiedzieć, że, były łatwe, że one były łatwe, one były trudne. Te wybory przegraliśmy. Jak ktoś rozsądnie policzył na Twitterze tam 2 czy 3 dni temu, to jeżeli chodzi o różnicę głosów, zakładając, nie wiem, czy to założenie mogę brać poważnie, czy nie, ale zakładając, że zwolennicy Roberta Biedronia również są po stronie opozycji, no to różnica głosów to jest 115 tysięcy. Czy to jest do wypracowania? Tak. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, tak. Jeżeli pan mnie pyta osobiście, no to ja porażki przeżywam. Nie, tak. Już. Ja porażki gotowa do akcji. Ja porażki przeżywam intensywnie, ale krótko, więc przyznam szczerze, bardzo źle się czułam z tym przez jakieś pół dnia w poniedziałek, ale później uznałam, no dobra, no tamta bitwa jest przegrana, przed nami jest następna. Im później wstaniemy, tym później zaczniemy walczyć. W związku z tym po prostu trzeba walczyć i tyle. Ja właśnie o tym
stawaniu. PO pożeniła się z Nowoczesną, PSL się troszkę zdystansował, Wiosna poszła w samodzielność. To nie wygląda jak początek zjednoczenia. Wiosna poszła w stronę lata, czyli Brukseli. Może to nie wygląda jak na początek zgromadzenia tych wszystkich sił, które mogłyby potem przeprowadzić zwycięską batalię z Prawem i Sprawiedliwością. Masa ludzi, którzy sympatyzują z opozycją, pyta: hej, co z wami jest? Ogarnijcie się. Co robicie? Czy w ogóle coś robicie? No i sprawdzam, co robicie, i dowiaduję się, że program Platformy będzie przedstawiony 19 Program czy 20... koalicji. No, koalicji. Tak, to jest bardzo lipcu, duża różnica, kiedy, bo jeżeli... Kiedy ludzie leżą na plaży. Tylko żebym pokazywać program koalicji, to musimy najpierw stworzyć koalicję. W związku z tym w tej chwili jest... Bo jeżeli pan by mnie pytał, czy my jako Platforma Obywatelska, jak my sami jesteśmy w stanie szybko przedstawić program, bardzo szybko, no, dlatego że żeżemy nad poszczególnymi elementami programu. Rozumiem, że z Nowoczesną też, ponieważ już weszliście w bardzo bliską zażyłość. A poza tym my jesteśmy jakby tutaj mentalnie bardzo sobie bliscy, więc akurat nie zakładam, żebyśmy się z Nowoczesną różnili w szczegółach programu, no ale... No to kto jeszcze? Czekamy na PSL. Bardzo bym chciała, żeby doszedł no do nas PSL. A on kręci nosem, mówi, a to flirty z Wiosną to nie był dobry pomysł. No. Mamy zupełnie wyjątkową sytuację i ta wyjątkowość sytuacji nie tylko polega na tym, że PiS jest bardzo silny, bo jest, szacunek, ale PiS używa w swojej polityce kłamstwa, tak? Znaczy są takie instrumenty, z którymi jak się chce grać fair, no to po prostu nie ma jak z tym PiS-em grać, no bo jeżeli mają swoją telewizję, w którym te paski i to kłamstwo no się toczy od samego rana. No ale prawda zwycięża, jeżeli telewizja rozpowszechnia nieprawdę, jak pani mówi, no to należy dotrzeć do ludzi, którzy ją oglądają i przekonać, że to nieprawda no więc właśnie. To będziemy robić na to. Natomiast my nie mamy żadnej wątpliwości i dlatego tam nam bardzo zależy na tym, żeby ta koalicja do wyborów parlamentarnych była jak najszersza, bo nie mamy żadnej wątpliwości, że bardzo, tylko szeroka... bardzo późno, a może nie, nawet bardzo późno. Za późno. Panie redaktorze, nie, to znaczy, żeby była jasność. Jesteśmy już w tej chwili, tam ta kampania ruszyła powoli, jak ma ten, lokomotywa. No właśnie, przed chwilą przeczytałem, że sztab wyborczy podzielił zadania na najbliższe tygodnie. Ale nasz przygotował sztab plan. Też wakacji pracuje, nie będzie, panie tak redaktorze. To znaczy, czy politycy będą mieć wakacje? Raczej nie, a jeżeli tak, to kilkudniowe. Tam ale już czy, wiadomo, że nie. Ale, dobrze, ale czy Polacy będą mieć wakacje? Mam nadzieję, że tak. My będziemy mieć swoją konwencję programową 19-20 lipca. A tak. Polacy będą wtedy na plaży. Jeszcze jeden bolesny temat chyba. Cytat. Schetyna powinien odejść. To nie jest lider, który budzi nadzieję. Czy ktoś, Władysław kto ma tak negatywny elektorat, tak, jest w stanie zmienić w krótkim czasie siebie, a to nie jest wina Grzegorza Schetyny, to jest wina Platformy Obywatelskiej, w której, no cóż, nie ma nikogo, kto mógłby Schetynę zastąpić. Mówi tak właśnie przygaszony nieco Władysław Frasyniuk, kiedyś wulkan entuzjazmu. Pani zaskoczona czy pokiwa głową? Ja nie jestem tym zaskoczona, dlatego że Władysław Frasyniuk takie zdanie na temat Grzegorza Schetyny raz na jakiś czas wypowiada. Pamiętam, że nawet tu w tym studiu byłam pytana kilka miesięcy temu. No dobrze, abstrahując od tego, że to Frasyniuk jest autorem tego zdania. Nie, to znaczy oczywiście Władysław Frasyniuk ma pełne prawo do tego, żeby sobie głosić takie poglądy, jakie chce. Jest ale poza czy macie partią. Kogoś, kto mógłby zawalczyć z Grzegorzem Schetyną, zastąpić go, ale nawet bez walczenia? Panie redaktorze, mamy Grzegorz Schetyna, został demokratycznie przez całą partię wybrany jej szefem. To jest pracowity facet. Bardzo dobry organizator, no ale jako lider nie przesadnie koalicję, w tej chwili pracuje nad drugą i proszę mi wierzyć, musielibyśmy być absolutnie szalonymi ludźmi, a nimi nie jesteśmy, żeby w ogóle w tej chwili zastanawiać się nad tym, czy mógłby z nami być jakiś inny lider. Jest Grzegorz Schetyna, ma
za sobą jedną, zbudowanie tej koalicji na wybory europejskie było bardzo trudne. Mamy przed sobą bardzo trudny bój i powiem tak, Władysław Frasyniuk ma prawo do swojej opinii, nie ma w ogóle w platformie myślenia o tym, żeby a może tam byśmy się zastanowili kto jak no ale za jakiś czas trzeba będzie. Naturalne w dużych partiach jest takie wewnętrzne konkurowanie liderów, bardziej lub mniej przekonujących, skutecznych. Tak, Jarosław Kaczyński to z kim on na przykład konkuruje? Jakieś on miał wielkie pokłady. Czy uznaje pani Prawo i Sprawiedliwość za partię tak samo demokratyczną jak Koalicja Europejska, Obywatelska? To znaczy, powiem właśnie. Tak, no tutaj jest wyraźnie inny, charakter jest wyraźnie tej inny, tylko wie pan co, no to poza tym, że lider jest zawsze tylko jeden. No, tam jest Jarosław Kaczyński, to jest no dobrze. Mijamy wybory parlamentarne za niespełna rok. Trzeba będzie się zdecydować. Kto będzie reprezentował opozycję w wyborach prezydenckich. Jeśli nie Tusk, a nie mam żadnej pewności, czy zechciałby Donald Tusk w to wchodzić, to kto? To jest pytanie o tych ewentualnych liderów. Hanna Zdanowska, nie wiem, Bartosz Arłukowicz, Rafał Trzaskowski, oni wszyscy mają co robić. Zostali czyli powybierani jednak mamy gdzieś liderów, tam. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, mamy kilku liderów. Macie liderów, ale oni są zajęci i trzeba byłoby ich przekonać do zajęcia innego miejsca, kandydowania w innych wyborach, ale przynajmniej doszliśmy do tego, że z tą platformą tak źle nie jest, ponieważ jak się zastanawiamy, kto, jeśli nie Donald Tusk, to nagle się okazuje, że kilka nazwisk mamy, ja dzisiaj, kiedy przyglądałam się Donaldowi Tuskowi w czasie przesłuchania, to znaczy kiedy go przesłuchiwał komisję, pomyślałam sobie, że ja bardzo chciałabym, żeby Donald Tusk do polskiej polityki wrócił i nie mam żadnych wątpliwości, że do momentu, do którego Donald Tusk nie podejmie ostatecznej decyzji w tej sprawie, to no dobrze, jeżeli Tusk się zdecyduje, Tuska, miejsce dla niego nie jest na białym wolne. Koniu, bo jakoś miejsce dla Tuska jest zrozumiałe, on zbiera największe triumfy, gromadzi, jeśli chodzi o wyniki badań sondażowych i tak dalej. A jeżeli nie on, to tu po pierwsze mamy kilka nazwisk, które są zajęte, a po drugie proszę zwrócić uwagę, że w tym kontekście nigdy nie jest wymieniony Grzegorz Schetyna. Co troszkę podważa jego pozycję lidera takiego pełnoprawnego, który jak jest liderem, no to przecież startuje w wyborach. Nawet Jarosław Kaczyński to kiedyś zrobił. Panie redaktorze, no ale jeżeli my chcemy wygrać wybory parlamentarne, a chcemy, no to Grzegorz Schetyna prosiłem, żebyśmy przeskoczyli naturalnym te parlamentarne. Kandydatem na szefa rządu. Nie, to są w ogóle inne urzędy. Gdyby się okazało, bo bardzo bym chciała, żeby Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i wtedy nie musielibyśmy się zastanawiać, tak, to ewentualnie, jeśli nie on, to wtedy każda partia, dojrzała partia, robi badania rozpoznawalności, zaufania i tak dalej. I znowu wyjdzie, że Tusk byłby najlepszy. Te badania cały czas są. Panie redaktorze, tak postępuje racjonalna partia, ale tak jak mówię, Donald Tusk, dopóki Donald Tusk nie zdecyduje ostatecznie, czy wraca do polskiej polityki, czy nie, możemy sobie tu kreślić różne scenariusze. Ja czekam na ostateczną decyzję Donalda Tuska. I myślę, że nie jestem w tym osamotniona. Jednocześnie dodaje pani, że nie chce, żeby wracał na białym koniu. Trochę to niekonsekwentne. Nie, to znaczy ja z tym białym koniem, to dlatego, że ja jeżdżę konno i wiem, że biały koń to jest taki koń, który jest wiecznie brudny. Ja w ogóle nie wiem, skąd ten biały koń jako taki symbol czegoś wyjątkowego. A to dość nieoczekiwany obrót sytuacji. Dziękuję. Wolałam, żeby to był koń kary, bo zawsze wygląda lepiej niż biały. Okej, okay, no dobrze, no to Donald Tusk na koniu karym. Być może wystąpi w wyborach prezydenckich za niespełna rok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Joanna Kluzik-Rostkowska była gościem RMF FM.